Słyszysz mnie? Moja głowa. No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Myślisz, że oszukałaś śmierć? To śmierć oszukała ciebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Zielony! Dla siebie kurwo, ani kroku! Wynocha z mojego domu! Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Siemanko, witajcie. Kontynuujemy historię z poprzedniego odcinka. I ruszamy do akcji. Dla przypomnienia, kanał Trafik 85 Games i widzimy się w tytule Cyberpunk 2077 lub jak to woli 2077. Dobra, ruszamy. Hej. Wszystko w porządku? Nigdy nie było lepiej. No nie wiem. Nie możesz tam wyjść. A niby dlaczego? Spokojnie! Jakby ducha zobaczyli. Dzisiejszej nocy przyszedłem pożegnać się z wami wszystkimi. Pieniądz to pieniądz, nie ma co pierdolić. To nie jest życie. Obudźcie się, kurwa. Co cię ugryzło? Nie ugryzło, życie takie jest. Johnny! Zaczekaj. Nie rób tego, nic w ten sposób nie osiągniesz. Chodź tu. Pieprz ten zespół, to nie twoja publika. Zrób coś po swojemu. Ty sukinsynu. Będzie mi ciebie brakowało. Do zobaczenia, Kelly. Spóźniłeś się. To moja akcja i ja dyktuję warunki. Wsiada. Militech. Silverhand. Cześć, Shaitan. Startuj. Załóż to. I nie waż cię zdejmować.
2023. Doki płoną! Pacyfika odcięta! Watson na ulicach czołgi! Skurwysyny! Zamieszki to nasza robota? Waylet odwraca uwagę, Arasaki odjeżdża. Miało być bez ofiar cywilnych. Przykro mi, Thompson. Nie jesteśmy harcerzami. Znak Arasaki. Ile je kuresko? A my oczywiście tam pewnie wlecimy. Wchodzimy w zasięg ognia. Strzelaj! Jezus Majore! No i działka, widzę co. O, o, o. Zajmuję karabin. Teren wyczyszczony. Pamiętasz plan? Niesiemy ładunek do windy. Uzbrajamy go. Opuszczamy w dół. Eksplozja narusza konstrukcję budynku. Wieża zapada się. Potem mamy mało czasu na ucieczkę, pamiętaj. Podłączam się. Czy nie miewają koty na nietoperze ochoty? Nie ma czasu na szpyranie w fortecach danych. Nadaj na wszystkich częstotliwościach żądanie ewakuacji budynku i ruszamy dalej! A ten manifest to czyj pomysł? Zgadnij. Jezu, Johnny, ty naprawdę odkleiłeś się od rzeczywistości. I mówi to Netrunner. Wydaje ci się. Dalej! Przygotujcie się! Jest jeden kierunek! Do przodu! Raty osobowe! Zajebiście! Ema was! Głowy nisko! Kontakt! Wyjdź jak! Chodź w pobiegu! Jest źle, ale bywało gorzej! Dobra. Ładunek. A, no, ładunek. F. Jak nazywała się ta bomba z Bushido 2? Kończ, musimy się stąd zwijać. Miazgotron. Zrobione. Zaraz będziecie mieli na głowie oddział specjalny. Uciekajcie! Strzelaj w kable! Co? Mieliśmy uciekać. Gdzie mam? Co mam zrobić? Przestrzeń mechanizm windy. Tu mam strzelać? Czy gdzie? Kurde. Mechanizm windy. Atak 10 metrów. A, dobra. Trzeci silnik, wracamy. Ja pierdziela, ja wymyślam.
Jest jeszcze coś. Musimy to wpiąć do wewnętrznej sieci. Kurwa. Znowu wcale nie chodzi o Arasakę, tylko o tę dziewczynę, tak? I tak nie zrozumiesz. Nigdzie z tobą nie idę. Masz 4 minuty, a potem odlatujemy bez ciebie. Otworzyłam drzwi. Uważaj na sukinsynów z Arasaki. Kocham cię, Spider. Cały świat mnie kocha. Kurwa! Niezła, zajebista wręcz. Czysto? Jestem w pobliżu punktu dostępowego. Wpinaj się. Fajny lodołamacz. Zagraniczny. Tylko ciekawe, kto przestawi protokół sieci. Pomożesz? A czy senatorowie zabijają luksusowe prostytutki? Dzięki, Murphy. Zaczekaj na wszelki wypadek. O, rety, jesteśmy w telewizji. Sam zobacz. Po wyemitowaniu manifestu niezidentyfikowanej grupy terrorystycznej rozpoczęła się ewakuacja Arasaka Tower. Terroryści deklarują, że zależy im jedynie na obaleniu pomnika korporacyjnej dominacji. W odpowiedzi burmistrz Ebunike wydał oświadczenie, w którym ogłasza zero tolerancji dla wszelkich aktów terroru na terenie miasta. Tymczasem spróbujmy połączyć się z naszym reporterem, który obserwuje przebieg sytuacji pod Arasaka Tower. Gotowe. Teraz uciekaj. Ciekawe. Posuwają się do góry. Pędź na dach. Wow, wow, wow. Ale jebło. Aha, super. Zajebiście. Jezu, to Adam Smasher. Giewaj! Mhm. O, Murphy! Drzwi zamknięte, ale długo nie wytrzymają. Biegnij, Johnny. Pędź jak wiatr. Dobra. Aha. I się co zjebało. A, ten jegomość. Smasher. Mówiłem, Silverhand. Mówiłem, że coś zabije. まだ生きています。わかりました。向かいます。ちょっとやさ。Nie lej mnie po mordzie. Kim byli twoi wspólnicy? W jaki sposób zdobyliście materiały rozszczepialne? Dlaczego dobry Glina się jeszcze nie odezwał? Do jakiej grupy terrorystycznej należysz? W jaki sposób zdobyliście materiały rozszczepialne? Chyba szef jest z was niezadowolony. Azusy. Ciągrzec Hanasiusru. Hmm.
Widzę, że jednak się udało. W wieży zginął mój mąż. Ale są losy gorsze od śmierci. Co ona mi robi? Nie chciałem, żeby zginął. Nazy konoju na kotu. Czy to jakiś rodzaj krzesła? Żeby położyć kres waszemu szaleństwu. Hitoła usocki. Dziwun dzieci młazamk. Daga siała ciga. Siała jubendaga. Karera wa kieście uso tskanai. Shisha no kotoba niwa tsutsumashi sa ga aru. Hajimero. Okej, w jakimś wymiarze jestem trzecim. Podejść do nieznajomego. Ty, czerwono skóry. On będzie się ze mną bawił w kotka i myszkę. Gdzie ty jesteś teraz? Aha. Czuję się, jakbym był w niecości. I ktoś się mną po prostu bawi. Żeby on jeszcze był żółty, to bym jeszcze wiedział, któż to może by być. Kumaci, rozumieją? Kim jesteś? Reset systemu. Za dobrze ze mną. Wygrzeb się. Ale gdzie my jesteśmy? Chyba na jakimś śmietniku. Postacie widzę. Aha. Już to taki. A, tego poznaję. Ciężki. A to Dexter. Doprowadziłem cię do niego. Wszyscy inni też nie żyją. Ty nie żyjesz. Bardzo dobrze, takiemu grubasowi. Arasaka-sama, otou-sama no sasugai-han wo tsukemashita. Kono otoko de machigai arimasen.
Hej. 1 godzina po nią cyka to. Kurwa, milcz. No, jeszcze będzie mnie poryjurył. No i co? Coś powiesz? Hidojni ojda. No kurde, na śmietniku będę pachniał? Wymyślił sobie. Słyszysz mnie? Potrzebuję pomocy. Ja też. Lecimy z nimi. Damy. Dopalacz niedługo przestanie działać. Zabij go. No, jakbym mógł. Trzymaj się. On jest. Możesz. Kilka gęści nie! No i co? Do kręciła! Wow. Czy my pierdzieliśmy w słup? Nowe działanie było widać, żeby go przygwoździć. Nie waż się znowu zemdleć. Nie zamykaj oczu. Kurwa! Obaj potrzebujemy pomocy lekarza. Znasz jakiegoś zaufanego Reaperdoga? Oczywiście, że znam. Pamiętam cię. Skąd Pech i Plaza? Musimy znaleźć się u Reapera. I to szybko. Wiktor poskłada nas. Ktoś musi nas do niego zawieźć. Dzwoń. Dlaczego mnie tu nie zostawisz? Dzwoń. Dobrze. Dzień dobry. Widzę, że znajduje się pan poza strefą. Przyjedź po mnie. Zawierz mnie do Wiktora. Mistis Esoterica. Samochód jest już w drodze. Do zobaczenia za kilkanaście minut. Co ty wyprawiasz? Oczy zamykamy. Łącze osobiste jest uszkodzone. Proszę wbić się poniżej ucha. Niezbyt głęboko. Między węzłami chłonnymi pod mięśniem mostkowym powinny być styki neurozłącza. Jeśli niechcący rozerwę żyłę, umrze. Umrze, jeśli pan mu nie pomoże. Chyba mam styki. Proszę go podpiąć. Dobra, przenosimy go. Wyślizgujemy się.
Muszę odpocząć. To twoja krew? Misty! Ciśnienie spada. To wstrząs neurogenny. On umiera. Trudno. Muszę wejść przez kość potyliczną. Nie ma innego wyjścia. Istnieje ryzyko. Wiem, co robię. Nie no, my nie możemy umrzeć. Ktoś musi wyczyścić to miasto z Arasaki. Kiedy ja to czasu spędzę? Co z nim? Goi się wolniej niż ty, ale z każdym dniem jest lepiej. Słyszysz mnie? Słyszę. Moja głowa. 2077 rok. Kurwa. Dzwoni mi w uszach. Miałem halucynację. Halucynacje? Opisz je. Oślepiały mnie światła. Było głośno, stałem na scenie i dusiła mnie złość. Aha, dobra, tam tak. Wywrzeszczałem ją do ludzi, ale wcale nie poczułem się lepiej. A potem, nie śmiej się, podkładałem bombę pod Arasaka Tower. Wcale się nie śmieję. Night City wyglądało inaczej. Obco. Nienawidziłem tego miasta. Jak na sny, to było zbyt realne. To nie były sny, tylko wspomnienia. Masz w głowie konstrukt osobowości, psychikę pewnej osoby, innej. Śniłeś jej przeszłość. Widzę wspomnienia konstruktu? Jak to możliwe? Obaj jesteście połączeni w sposób, którego nie rozumiem. Obaj? Kim jest ten drugi? Johnny Silverhand. Terrorysta. Za moich młodych lat było o nim głośno. Ale to w zasadzie nie jest ważne. Pierwszy raz widzę cię zakłopotanego. Zaczynam się bać. No, nie zostało ci wiele czasu. Co? Biochip to bomba z opóźnionym zapłonem. Masz naprawdę mało czasu. Zostało ci góra kilka tygodni. Konstrukt Silverhanda jest kopiowany do twojego mózgu i w końcu przejmie ciało. A ty zostaniesz wymazany. No słyszeć tak o diagnozie, no to... To bardzo ważne. Napraw mnie, Wiktor. Bardzo bym chciał, uwierz mi, ale to jest poza moim zasięgiem. Wybacz. Dlaczego nie możesz mi pomóc?
Jesteś najlepszy. Chcesz dłuższą wersję czy krótszą? Mów po kolei. Chcę znać każdy detal. No dobrze. To od początku. Na biochipie był zapisany konstrukt. Johnny Silverhand. Wpiąłeś go sobie w gniazdo skroniowe i nie działo się nic niezwykłego. Do czasu, aż umarłeś. Dex strzelił mi w głowę. Dalej nie rozumiem, jak można pozbierać się po czymś takim. Miałeś kupę szczęścia. Mały kaliber. Jeden z wielu złych wyborów, Deshona. Nanoboty odbudowały ubytki. Ale potem biochip wykopał cię z drogi ku światłu. Martwi nie wstają z grobów. Obaj dobrze o tym wiemy. Chyba, że mają w głowie korporacyjną technologię, która reanimuje ich za wszelką cenę. A świadomość, pamięć, moja dusza wróciła zza światów, jest po staremu? Pytaj inżynierów Arasaki, oni to skonstruowali. Wiem tylko jedno. Z twoją psychiką będzie źle. Biochip traktuje stare komórki nerwowe jak nowotwór, a ciało jak skorupę, którą trzeba opróżnić, żeby mogła przyjąć konstrukt. Ten jebany terrorysta chce mnie wymazać i zastąpić we własnym ciele? W tej kwestii od niego nic nie zależy. To nieodwracalny proces, którego żaden z was nie może zatrzymać. Czemu po prostu nie usuniesz biochipu? Albo go nie wyłączysz? Jeśli go wyciągnę, umrzesz natychmiast. Kurwa, przecież widziałem reklamę w telewizji. Jak brzmiał ten slogan? Secure your soul. No właśnie. Ten chip służy tylko do komunikacji z konstruktami. Nie wiem, do czego służy. Korzysta się z niego wyłącznie w obiektach Arasaki, pod nadzorem. Wiktor, jesteś moim przyjacielem. Jeśli nie możesz mnie uratować, doradź mi, co mam zrobić. Proszę, Wiktor. Nie wiem. Misty! A, no to nas pocieszył. Za dużo wymagasz od tego starego drania. Chodź, zabiorę cię do domu. Oj, oj, oj. Nie mam pojęcia, co się ze mną działo. Potem śniłem, że umieram. I umarłem naprawdę. Sen jest małym misterium śmierci, namiastką tego, co nieuniknione. Nawet nie wiem, czy już się obudziłem. A może ja faktycznie nie żyję? Nie zadręczaj się tym. Zobacz, mam dla ciebie lekarstwa. Omega blokery. Jeśli będziesz je zażywał regularnie, spowolnią działanie relika. A poza tym wytłumią też obecność gościa w twojej głowie. Pseudoendotryzyna jest ode mnie. Powoduje odwrotny efekt. Przyspiesza działanie biochipu i uwalnia demona. Ja. Czyli korzystamy w zależności od sytuacji. Dajesz mi pigułki, które obudzą tego sukinsyna i sprawią, że szybciej umrę? Przez jakiś czas będziesz czuł się nieźle. Potem nastąpi długa i bolesna agonia. Mózg można oszukać. Ból da się uśmierzyć. Ja mówię o procesie umierania psyche. Poczujesz, że dawny wi się rozpada i staniesz się obcy dla samego siebie. To będzie przerażające i bolesne. To po chuj te tabletki. Nie lepiej po prostu strzelić sobie w łeb,
Dlaczego ten drugi ma umierać razem z tobą? Pomyśl o tym. Muszę się położyć. Bardzo ciekawa perspektywa życia. Mam dla ciebie coś jeszcze. Zobacz. Vic wyjął to z twojej czaszki. Może kiedyś ta kula przyniesie ci szczęście. Medalik na szczęście. Obiecaj, że spróbujesz się wyspać. Słyszałaś? Ja umieram. Żaden amulet nie pomoże na mojego pecha. Nie gadaj bzdur, przecież żyjesz. A póki jest życie, jest nadzieja. I nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Czy ty naprawdę wierzysz, że mogę z tego wyjść? Oczywiście, że tak. Przecież już raz zginąłeś i nadal żyjesz. Mylę się? No się nie mylisz, się nie mylisz. Misty, jeśli chodzi o Jackiego... Tak? Dużo o tobie mówił. Naprawdę dużo. Pokłóciliśmy się, zanim pojechał na waszą akcję. To wiedz, że nie był na ciebie zły. Wiem. Żałuję tylko, że nie mogliśmy przeżyć naszych ostatnich wspólnych chwil inaczej. Ale nie myśl już o tym. Połóż się, proszę. Spróbuj zasnąć. Tylko zamknij drzwi za sobą. Proszę. Dziękuję. Dobra, to idziemy spać. Nasz amulecik. Muszę się stąd wydostać, rozumiesz? Jeśli przy okazji będę musiał zabić również ciebie, zrobię to. Może zapalić? Masz fajki? Zapalić ostatniego. Kurwa! Człowieku! Kim jesteś? Odważ się! Czy on ma zamknięte oczy? Nie, on tak patrzy na mnie ironicznie. Pracujesz. Siedź na dupie i tłumacz się. Ja pierdzielę. Kurwa. Pierdolony chip. Trzeba to skończyć. Nie! Stało? No to sam klaleje. Oddaj mi kontrolę nad ciałem! Dobra, trzeba zażyć.
Wypierdalaj z mojej głowy. Nie tak! Wsadź sobie lufę pistoletu w usta i pociągnij za spust. Ciężkie początki. Dotyk. Wchodzę w ciebie jak w gnijące mięso i nie mogę nic z tym zrobić. Słyszysz? Zżygałbym się, ale nie mogę. To tylko kopia Engramu. Są też inne. Kurwa! Zostaw mnie w spokoju! Wypierdalaj ze mnie! Tylko śmierć jest rozwiązaniem. Słyszysz? Tylko śmierć! Dobra. Poznaliśmy. Telemine. Szanowny panie, informuję, że ciało pasażera Wellsa zostało przetransportowane do jego rodziny. No. Super. Dobra. Nowy epizod w życiu. V. Ale ładna pogoda przynajmniej, słonecznie. Ja jestem chyba nieubrany, mi się wydaje. Co to jest? Przejrzyj się w lustrze. No pewnie, że nie. Dobra. Przestań się oglądać. Ubierzmy się. Co my tu mamy? Weź wyposaż i tak dalej. Moment. Nie tak. To był klawisz. Nie wytwarzanie. Ekwipunek. To jest tak, czapka. Dobra, załóżmy czapkę. Coś na siebie. Kamizelka z kolcami Maelstromu. 17, 17 i tu jest ile? 17 równo. Dobra, załóżmy to. Okularki jak najbardziej, załóżmy. Jakaś kamizelka, znaczy t-shircik. Ta kurtka trochę nie pasuje tu, ale... Dobra. I buty. Okej. Moment, może tu jednak coś... Co tu jest? Redukcja obrażeń od wybuchu 5%, a tu mamy 7%, 7% mnożnik punktów reputacji. I 14 redukcja obrażeń w reputacja, to by mi się tu przydała. Dobra, załóżmy to. Modyfikacje. Dobra. Wielki sen, opuść mieszkanie. Mówi Takemura. Musimy się spotkać. Przyjedź do Tromsdalen. Dlaczego miałbym się z tobą spotykać?
ponieważ uratowałem ci życie. Jeszcze nie doszedłem do siebie po wszystkim, co mi się przytrafiło. I prędko nie dojdziesz, ale zostań. Jeśli chcesz żyć, musisz wrócić do gry. Obliczanie już się zaczęło. Dąż dajny, czekam. Witam, Arif Iqbal, czas na serwis informacyjny. To bardzo smutny dzień w historii naszego miasta. Mówię o mistrz Night City Lucius Rain. Informację o śmierci Raina podała rodzina. Zmarł we śnie we własnym łóżku. Aha, na pobliski parking. Okej. Dokładne przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, ale wstępne wyniki sugerują awarię wszczepu wieńcowego. O, trochę się działo. Trochę się działo. Dobra, teraz pytanie, który to jest nasz samochodzik? Czy to jest ten? Jeszcze mi wygląda na taksówkę bardziej. No tak, to jest Dewar. Tutaj nawet nie wlezę, nie wejdę. A to? To jest nasze auto? Tak, to jest nasze autko. A to kurwa mać, co ma być? Johnny, widziałeś, co się stało? Coś tu nie gra. Nawet wiem co. Oho. Nie chodzi o Kraksę. Najbardziej uprzejmy gość w tym mieście nie odjechałby tak po prostu z miejsca wypadku. Aha, przez dach wyszliśmy. Super. Ja, uprzejmie przepraszamy za incydent. Drogowy numer... Sieć Telemain zaprasza do swojej kwatery głównej w celu oszacowania rozmiaru szkody i wypłacenia rekompensaty. Dobrze, to będzie w jednym w następnych odcinkach. W jednym z następnych odcinków, o, tak powinienem powiedzieć. Dobra. Spotkaj się z tym. Nie za bardzo teraz chcę to robić. Dobra. Gdzie mamy dziennik? Wielki sen. A z miłą chęcią bym chciał... To... Tak. Wykonamy to. Czy ja jestem w stanie do tego autka wejść? Włam się. Zobaczmy, co to jest. Pojazdy zakup. Fixer właśnie wysłał ci pierwszą ofertę kupna samochodu. O! Znaczy pojazdu. Za każdym razem, kiedy otrzymasz taką propozycję, na minimapie pojawia się nowy znacznik. Wystarczy, że udasz się pod wskazany adres i wejdziesz w interakcję z pojazdem, aby go kupić. Kurna, jeszcze mam do zwrotu Wiktorowi. Dobra, to jedziemy. Takie małe główienko. Ale ma moc. Nie powiem. Mały, ale wariat. No. Miasto w pełnej okazałości. Dawno się nie widzieliśmy. Wakako Okada, pani na włościach w Westbrook. Podjedź do mnie w wolnej chwili, mamy do rozliczenia zlecenia za sam grę. Jadę właśnie. Dobrze sobie wtedy poradziliście, ty i ten twój przyjaciel. Do zobaczenia. Kuźwa mać. Ale kierowcy to są nie najlepsi tu. Santa
Żeby nie było, ja nie jestem nie wiadomo jakim kierowcą, ale oni już trochę szaleją. Oczywiście żart. Od dymiącego krocza. No tak, tak można to ująć. Dzwonię, żeby powiedzieć, że przelałem już kasę. Kuźwa mać, no... Dymiące jaja. Przelał pieniążki, tylko ja nawet nie wiem ile. No i jak? Udało się uratować... No wiesz... wiesz to. No tyle o ile. Najważniejsze, że już nie boli. Jak się zagoi, założę sobie lepszy model. Wiesz coś. Mm-hmm. Górnej półki. No pewnie. Mhm. Tylko następnym razem sprawdź kartę gwarancyjną. No, tak zrobię. Trzymaj się. No. Ile kasy mi wpłynęło? Będzie jakaś informacja? 1940, no. Jak zapalące jaja, no to... Właściwie palący interes, powinno mówić. Dobra. Idziemy. Tech Shop. Toys. Dobra, rozliczymy się i ja będę kończył dzisiejszy odcinek. No proszę, we własnej osobie w moim skromnym salonie. Wakako, dawno się nie widzieliśmy. Co cię sprowadza? Jak to co? No, rozliczenie. Mamy nierozliczone sprawy. Sandra Dorset, pamiętasz? Nie zapominam takich rzeczy, Vi. Oto twoja zapłata. Jest jeszcze całkiem niezły dodatek. Reaper Dog wykona dla ciebie Dermo Imprint z funkcjonalnością zakłócania broni typu Smart. To specjalność Tiger Cross. Podejrzewam, że mało kto zna Westbrook tak dobrze jak ty. Moi mężowie znali Westbrook. Każdy z nich był wysoko w hierarchii Tiger Cross. Rządzili w Japantown. Czym się zajmowali? Tym, na czym najłatwiej zarobić i co daje władza. Sprzedawali seks i zakazane technologie. Pozwól, że zapytam. Ilu miałaś mężów? 5. Wszyscy zginęli przedwcześnie. Taka rodzinna tragedia. Nie boisz się, że dosięgnie też ciebie? Muszę żyć. Dla moich 9 synów. No dobra. Idziemy. Dobra, ja tu się ustawię. I dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. A widzimy się w następnym odcinku, tym jak to też i innych materiałach na moim kanale. Dzięki i do następnego.